To wartości decydują o tym, kim jest człowiek. Te słowa Augusta Chlonda towarzyszyły tegorocznym obchodom roku poświęconego temu wybitnemu Ślązakowi i świetnie ilustrują uniwersalny charakter jego przesłania. Obchody roku Chlonda miały charakter regionalny, ale z czasem zyskały ogólnopolską rangę. Ich zwieńczeniem była msza święta w pierwszej katowickiej katedrze świętego Piotra i Pawła, tu gdzie je zainaugurowano i tu gdzie zawisła pamiątkowa tablica poświęcona prymasowi. To tylko jeden z elementów bogatego programu obchodów, które zorganizowano z inicjatywy Sejmiku Województwa Śląskiego. To nie tylko była uchwała Sejmiku Samorządowego, ale za tym poszła bardzo konkretna treść. Było wiele różnych imprez, które przypominały postać, jego naukę i nie tylko w skali województwa śląskiego, ale i szerzej, i w Warszawie, i w Sejmie. Także jakby postać kardynała Chlonda i pierwszego biskupa katowickiego została szerzej przypomniana, ale nie tylko postać. Wydaje mi się, że bardzo ważne było w tym roku, żeśmy wrócili do jego nauki. Mimo zmiany kontekstu i czasu, który upłynął od śmierci prymasa, jej treść i charakter wciąż są aktualne. Sam się o tym przekonałem, jak wiele myśli, jak wiele tekstów, nie powiem, że wszystkie przeczytałem, ale z niektórymi, szczególnie dotyczącymi etyki wartości chrześcijańskich w działalności publicznej. Tą homilię przeczytałem całą i muszę powiedzieć, że ta homilia jakby była napisana wczoraj. Myślę, że dzięki temu ponadczasowości znakomitej części tekstów, które po sobie pozostawił kardynał Chląd, dotarł do tego młodego pokolenia. By tak się stało, obok części okolicznościowej organizowano liczne konkursy skierowane do młodzieży i przybliżające postać prymasa. Konkurs multimedialny, historyczny i krasomówczy. Odbyło się ponadto kilka interesujących konferencji, sympozjów i wystaw. Punktem kulminacyjnym była uroczysta sesja Sejmiku w 65. rocznicę śmierci Chlonda. W jej trakcie otwarto wystawę poświęconą tej wybitnej postaci. To jest właściwie bardziej taka lekcja historii, która ma przybliżyć najpierw ten proces właśnie powstawania tej polskości po tym długim czasie niewoli zaborczej, później okres dwudziestolecia międzywojennego, następnie trudny czas II wojny i ten tragiczny okres montowania systemu totalitarnego, a wszystko poprzez pryzmat jednego za to niezwykłego człowieka, jakim był kardynał August Chlond. Kardynał, którego postać, a przede wszystkim przesłanie udało się dzięki inicjatywie Sejmiku skutecznie przypomnieć.